Ziemia Raciborska to dobre miejsce na inwestycje. W strategii rozwoju Raciborza na najbliższe lata przygraniczne położenie miasta odgrywa kluczową rolę. Współpracę z Republiką Czeską uznano za drugą, najważniejszą z mocnych stron ośrodka. Czesi mogą zainwestować w Raciborską Strefę Ekonomiczną. Teren inwestycyjny znajduje się w dzielnicy Ostróg, na przedmieściach Raciborza, blisko drogi wojewódzkiej prowadzącej do autostrady A4. Strefa jest uzbrojona, wyposażona w dostęp do wszystkich mediów. Zbudowano drogę dojazdową z rondem. Miasto posiada tam 6 działek, z czego 3 już wykupiono i powstają hale produkcyjne. Największym atutem inwestowania w strefę są ulgi w podatku przyznane na okres kilku lat, gwarantowane przez państwo polskie. Liderem w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych jest gmina Pietrowice Wielkie. Spodziewane są tam 3 duże inwestycje, m.in. w branży produkcji okien oraz przemysłu rolnego. Powstają również mniejsze działalności, jak holenderska fabryka łóżek. Tutejszy samorząd skupia się na poprawie stanu dróg dojazdowych, uzbraja teren i buduje parkingi. Najbardziej wysunięta na południe gmina powiatu raciborskiego Krzanowice także zachęca do inwestowania na pograniczu. Planuje nadać nowe życie terenowi w Pietraszynie. Chodzi o powierzchnię 0,5 hektara z zabudowaniami o powierzchni użytkowej 700 m². Całość znajduje się zaledwie kilometr od granicy. Lokalizacja, dogodny dojazd do największych miast po stronie polskiej i czeskiej oraz dobry stan techniczny zabudowań sprawiają, że to dobre miejsce pod inwestycję. Mógłby tu powstać hotel, ośrodek medyczny, dom spokojnej starości lub biurowiec. A oto unikalna oferta w skali całego powiatu raciborskiego. Można nabyć Sławikowski Pałac wraz z urokliwym, aż 5-hektarowym parkiem. Ten zabytkowy obiekt jest najpoważniejszą ofertą inwestycyjną gminy Rudnik. Wieś Sławików znajduje się na obrzeżach gminy i powiatu, obok jest województwo opolskie. Sam pałac to tylko część oferty. Resztę stanowi park oraz tereny zabudowy usługowej, turystyki i rekreacji. Całość wyceniono na ponad 300 tysięcy złotych. Raciborszczyzna stoi rolnictwem i przemysłem przetwórczym. W tej sferze istnieje potencjał dla firm, które mogłyby współpracować z miejscowymi producentami. Chodzi o rodzaj wartości dodanej do tego, co już funkcjonuje. Szansą, by zaistnieć biznesowo, byłoby również odnaleźć się w roli podwykonawcy dla większych firm, które działają w samym Raciborzu bądź na Śląsku.